wojownikiem, choć tak o mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, de Tankerville. Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Prawda. Co wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wyhendożyć tego trupa, zrób to. Ależ panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca... W dupie to mam, do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu, koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać? I tak ciągle. Jestem królem, a ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek łapę pod kieskę wsadzał. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi, co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. No i mamy poziom. Wow, nie dodaliśmy poprzedniego nawet. Czy dodaliśmy, nie wiem. Ale najpierw będziemy musieli pójść kupić jeden eliksir, znaczy przepis na eliksir i go zrobić, bo bez tego nie rozpoczniemy questa. Tutaj jest sprzedawca właśnie z... Tak czy inaczej się prześpię do rana. Jakoś nie lubię w nocy zasuwać. No właśnie, idą na swoje miejsca. Chyba musimy pogadać z tym. Witaj. Gość w dom, Bóg w dom. Ponoć prowadzisz obwoźny lombard. Podobno masz nawet jakieś księgi. Bez pracy nie ma kołaczy. Ale nikt mnie nie uprzedzał, że mówisz przysłowiami. Chcesz być bogaty, bądź 7 lat świnią. A, zakład. Długo tak musisz? Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. Tak, typ gadający powiedzeniami. A jeśli przegrasz zakład? Koń kobyłki nie udusi. Mimo wszystko powodzenia. Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje. Więc wytrwałości. Pozwolisz, że rzucę okiem na towary. Interesują mnie głównie te księgi. Kto pyta, nie błądzi. O, u niego się zmienia fryzury. Ale nie ma przykładów, więc myślałem, że chociaż będzie pokazane, jak to wygląda. Włosy rozpuszczone, nisko spięty kucyk, koński ogon. Wygolone na skroniach. No, weźmiemy rozpuszczone. O, oczywiście nas to kosztuje. Kto pyta, nie błądzi. No nie wiem, jakoś średnio mi się podoba. Gdzie masz... tak...
Nie, to chyba jednak nie u tego, tylko u tego obok jeszcze. Ale u tego sprzedamy. Kilka pierdółek. Żebyśmy mogli zmienić z powrotem fryzurę, bo jednak ta mi się bardzo, bardzo nie podoba. Weźmiemy ten. O, ten 30 tylko. A czy to nie ten podstawowy? A nie. To jest coś takiego. Co go kowal z Zawichostu przejął przez mariaż z wdową po młynarzu. Przebieraj i wybieraj. Dobra, na razie zostawimy to. Już nie chcę mi się bawić. Tamto. Kurde, no. Już widzę, jak nas Hensel z Szilardem zapraszał. Kto by... W takim wypadku ten powinien mieć to, ale nie widzę. Solidne sukno, olej, skóra, esencja wody. Może... Przynajmniej sprzeciw trzeba wyrazić. Może udostępni się dopiero, gdy porozmawiamy o zadaniu. Dobra, Detmold, gdzie jesteś? Z tego, co się orientuję... no tak, nie u tamtego. Pomyłka wielka. Jeśli chodzi o przepis, ale przynajmniej odkryliśmy, gdzie fryzury można zmieniać. Myron jestem. Mistrz aptekarski w służbie króla Henselta. Geralt. Geralt sobie znanej proweniencji i fachu. Niech będzie. Czym mogę służyć? Chcę uzupełnić zapasy ziół i medykamentów. A recepta jest? Recepta? Żartuję. Mamy spore braki w zaopatrzeniu i mogę sprzedawać tylko wybrane leki. No dobra. Krakwa to jest. Obrażenia minus 40%. Filtr Petriego. Dobra, porozmawiajmy z nim. Geralcie z Rivi? Gotowy na wycieczkę swojego życia? Beze mnie sobie nie poradzisz. Błękitny sen Hanmarwyna uśmierciłby zwykłego człowieka, no ale ty jesteś mutantem. Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Muszę jeszcze coś załatwić, zanim zaczniemy. Właśnie, musimy napij wypić. Napij się wódki i wychędosz dziewkę. Zrób coś, by się odprężyć. Musimy wypić... Najpierw zrobić tą krakwę. Dobra, trzeba zrobić tą krakwę, wypić ją i... alchemia... Krakwa... Sobie zrobię nawet więcej jej. Jest. No, dodaję sporo, jak na jedną miksturkę. Sporo zanieczyszczeń, że tak powiem, organizmu. No i po wypiciu jej możemy
przystąpić do rytuału? Jestem gotów. Doskonale. Błękitny sen to nie przelewki, ale nawet on pozwoli ci zobaczyć jedynie niedawną przeszłość zabójcy. Oby było warto. Zwracaj uwagę na każdy szczegół, na miejsca, imiona, na wszystko. Jasne. Zatem do dzieła. Wyginer Zandarat! Nieźle pokiereszowany jest. Geralt się nie oszczędzał. No a my wchodzimy w wspomnienia owego człowieka, no zabójcy, o lepsze określenie, a raczej niedoszłego zabójcy. Przez tę mgłę o mało sam się nie zgubiłem. Spójrz na to z drugiej strony, teraz nikt nas tu nie znajdzie. Chyba, że Henselt zaatakuje Vergen pomimo mgły. Henselt nikogo już nie zaatakuje. Zawsze byłeś optymistą. No cóż, fakt. Brak mi trochę w tej Wiedźminie walki dwoma brońmi naraz, brońmi, nie wiem. A byłoby fajnie, gdyby można było. Jesteśmy teraz w ciele jednego z tych zabójców i zobaczymy, dokąd podążali. Tam nie idziemy, bo tam jest to mgła wojny. Wchodzimy do jakiejś jaskini. Idź po moich śladach. Uwielbiam te pułapki. Wiem, ja też. Henselt zachowuje się, jakby chciał nam pomóc. Co masz na myśli? Widziałeś go. Uwielbia grać żołnierza, wszędzie go pełno, jest nieostrożny. Leto każe go zabić, jak tamtych. Wreszcie zacznie się coś dziać. Gnijemy w tych jaskiniach jak nietoperze. Wolę gnić jak nietoperz, niż dać się zarąbać królewskim żołdakom. Co jest, Ega? Strach cię obleciał? Słyszałem, że Detmold ani na krok nie odstępuje Henselta. Ponoć w obozie pojawił się też Wiedźmin. On jest jeden, a nas trzech. Ale wiesz, kto to jest. Wiem, żeby go Franca wzięła. Nie zadręczaj się tym. Wiesz, czym się zadręczam? Triss Merigold. Jeśli wygada, że to Shilla zleciła nam sprzątnięcie Demavenda, sprawy wymkną się spod kontroli. Leto powinien ją zabić. Powinien. Ale najwyraźniej myśli już tylko o zabijaniu królów. No i docieramy do naszego starego znajomego. Jesteście wreszcie. Strzegą obozu jak cnoty królewny. Dowiedzieliście się czegoś? Biały Wilk przybył do obozu Kedweńczyków z Vernonem Roszem. Wygląda na to, że jest teraz chłopcem na posyłki Henselta. Wolałbym, żeby Henselt na posyłki wysyłał innych chłopców. Jak na razie ryje nas jego amnezja. Wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego jest taki groźny. Musimy być ostrożni. Zwłaszcza po zerwaniu z Jorvetem i jego bandą. Jest jeszcze coś. Shilla de Tancarville.
No właśnie. Nasza czarodziejka gra dość ostro. Zrobiła swoje, już jej nie potrzebujemy. Nie zabijemy jej. Jeszcze nie. Sam wiesz najlepiej. Właśnie. Teraz najważniejsze jest, żeby się pozbyć Henselta. Zaraz ruszacie. A ty? Ruszam do Lok Muin. Tam się wszystko zakończy. Jak będziecie ostrożni, niedługo znowu się spotkamy. Wychylimy dzban wina i będziemy się z tego śmiać? Kto wie. No, wizja się kończy. Z tego co pamiętam prawie, bo jeszcze tam będzie urywek chyba w obozie jej. I wszystkie drogi zmierzają do Lok Muin, jak widać. Ja biorę palisady. Spotkamy się przy wejściu do jaskiń. I słyszałem, że skitraliście część danin w jaskiniach pod obozem. Ciszej! Chcesz, żeby wszyscy się dowiedzieli? Nie wiem, kto ci powiedział, ale dostaniesz swoją dolę, jeżeli nie będziesz za dużo gadał. Czyli umowa stoi. Stoi, psia twoja mać. Idę powiedzieć pozostałym. No i tutaj się wizja kończy. Żołnierze, z tego co się orientuję, i tak by nie reagowali. Obudź się. Jak? Mów! Czego się dowiedziałeś? Sheila de Tankerville. Mówili, że pomogła im w zabójstwie. Sheila była tu, gdy leżałeś w transie. Powiedziała, że rusza śladem drugiego zabójcy. Pamiętasz coś jeszcze? Mają kryjówkę w wąwozach. Ten drugi pewnie tam uciekł. Nasz nieboszczyk powinien mieć przy sobie klucz. Pamiętasz coś jeszcze? Nic już nie pamiętamy. Nie ma czasu do stracenia. Idę za nimi. Powodzenia, Geralt. Dobra. Nie wiem, musimy go przeszukać? Nie, nie musimy. Pędzimy do obozów. Tfu, do obozów, co ja mówię, do wąwozów. Już jest tak późno, że nie kontaktuję prawie. Więc na tym chyba zakończę nagrywanie tego odcinka. Widzimy się, znaczy słyszymy się w następnych. No i tak, komentujcie, subskrybujcie oczywiście, jak wam się podoba. A ja lecę spać, bo muszę rano wstać do roboty. No tak jak mówiłem, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.